We're out of time, Crane. Shit. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. Can I trust you? That is the natural order of things, Crane. Kill or be killed, eat or be eaten. You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. Witam was serdecznie, moi kochani. Cheveral, bez przerwy. Co my w... Kwestia wiary. Kwestia wiary to był quest, który będziemy robić, który mieliśmy robić w dzisiejszym odcinku. I zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, oczywiście będziemy go robić. W międzyczasie wydałem sobie umiejętność z poziomu zwinności, punkt, który miałem, na przewrót w przód. Przewrót w przód, czyli tak jak tutaj widzicie, umożliwia przeżycie upadku z większej wysokości. Naciśnij tam przycisk, który jest odpowiedzialny za daną umiejętność tuż przed uderzeniem w ziemię, aby zmniejszyć obrażenia od wypadku. Od upadku w sumie. No cóż, no, może to będzie fajne. Może faktycznie coś... Super, wiesz, dzięki, że zapytałeś. Mam gorączkę, prawdopodobnie będę grypę i... Lepiej być nie może, nie? A ja... A nie, nie mogę kopać, dobra. Idziemy sobie dalej. Ustal, skąd dobiega muzyka. No dobrze, sprawdzimy. Mimo, że i tak już fabularne questy mamy za sobą. Ja to w każdym odcinku powtarzam, no ale... To zazwyczaj z czegoś się łączy. Znaczy, z tym wszystkim się łączy. Damy radę, czy nie damy rady? No tutaj raczej też nie damy rady. Dobra, chodźmy sobie, zeskoczymy. Nie wiem, czy to ta muzyczka, którą teraz słyszycie w tle, ale raczej chyba nie. O kurwa, ale żem się wrąbał. Dobra, szukamy. Co? Dlaczego? Dobra, idziemy na samą górę, nie ma co się bawić. Tak najprościej można zrobić. Tędy nie przejdziemy. No. Głośniki są. Pytanie, czy ja mogę jakoś tam wejść? Na pewno mogę. Jeszcze raz. What the hell? Tu jest skrytka, która mi nie jest potrzebna. Wiem, po co tu jesteś. Ten, co cię zgubi, czeka na ciebie bardzo długo. Brzmisz, jakbyś go znał. Kiedyś szukał moich wizji dla korzyści, ale nie będę się dzielić darem z takim człowiekiem. Z tobą? Tak. Ile to będzie kosztować? Cena jest wysoka, ale zapłata nie będzie u mnie. Teraz udasz się nad rzekę. Znajdziesz tam nocną jagodę, którą można dostrzec tylko w blasku księżyca. Kiedy się tli w ogniu, jej dym pozwala szukającemu przeniknąć zasłonę. Skończyły się, co? Przynieś mi kilka łodyg tej rośliny. Spróbuję. Ale musisz wyłączyć muzykę, przyciąga gryzonie. Nic nie wejdzie, jeśli tego nie zechcę. Teraz muszę przygotować umysł.
Nocne zioła nad rzeką, no dobra. Czyli tak czy inaczej będziemy musieli iść spać. Zadanie nocne. Gdzie my musimy iść? No kurde, kawałek tego, kawałek. Tędy. I musimy iść tędy, dobra. Jakoś w miarę tak szybko postaram się tam podbiec, żeby też się nie bawić w jakieś nie wiadomo co. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będzie nikogo. Tu już widzę jakiś... Nie, mogę tędy, pójdę. Wyjdziemy sobie coś takiego. Czy to jest to? To jest to. Tam gdzieś jest plujek. Dobra, zbierzmy na szybkiego tą jagodę. Bo dużo tego nie mamy. A mamy od zarąbania. Dobra, pomów z Iszakiem. Czekajcie, bo mnie znowu tu atakują, tak więc bym sobie... Wow. O właśnie. Teraz powinno być bezpiecznie w miarę. Dobra. Przejdziemy sobie tutaj dołem. Aczkolwiek tu zawsze lubi być ten fagacz, więc wejdziemy na górę. W sensie nocny koszmar, nie? No, hopaj! Aj, nie dałem rady. Dobra, jeszcze... Głupi zombiak. Okej. Tędy i... Niech się kotwiczka... zresetuje. Dlaczego on w bezpiecznej strefie z tobie stoi? Oto twoje zioła. Wrzuć łodygi w płomienie, abym mógł wejść w trans. Okej, Zulugula. 10 tysięcy expa. I... Co teraz? Nic nie mów. Wschodzące słońce powiedzie cię do fontanny płaczącej krwią. Obok miejsca, gdzie wielu ludzi i wiele języków. Podążaj szkarłatnym szlakiem, a doznasz oświecenia. Pod zwodniczą cyfrą 9. Tam cień samozwańczego króla będzie czekał na ciebie. Króla, z którym przyjdzie ci stanąć do walki. Odkryjesz, kim on jest i jakie ma słabości. A gdy nadejdzie czas... Odbierzesz mu koronę, albo umrzesz. Postępuj zgodnie z tym, co mówi proroctwo. No dobrze. No i gdzie teraz niby mam iść? No jak żeby inaczej? Chyba no idziemy, i tak nic ciekawszego nie mamy do roboty. Spróbujemy. Ale fartem się złapałem. Nie no, żartuję, to nie był fart, to był... Kurwa! Jeszcze tego mi brakowało. No.
Biegną za mną, dobra. Spadamy. Tam. Pójdź tego sprintera. Okej. Bardzo dobrze, na razie mi w miarę idzie, już zgubili mnie. Teraz jakoś trzeba w miarę się oddalić stąd. Na przykład w ten sposób, zgubiono pościg. Dobra, jest dobrze. Nie było co panikować, już teraz człowiek jest przyzwyczajony. Nie no dobra, pierdziele głupoty, teraz nie jest przyzwyczajony, ale... O wiele łatwiej mu się coraz bardziej spinać. A ja mam... Co ja mam w ogóle robić? To bo w sumie ja nie ten. Nie ogarniam tego proroctwa. W razie tu... Tak, to jest bezpieczna strefa, więc... Sprawdźmy, może mam gdzieś tutaj wejść. Nie. Jezu, jak tam ciemno. Królu złoty, no przecież... Wielu ludzi i wiele języków. Hotel był pełen obcokrajowców. Może o to chodzi. Okej, no to już wiemy. Ładny szlak. Albo istotnie jest jasnowidzem, albo mnie wrabia. Zwodnicza dziewiątka musi oznaczać numer pokoju. Dobrze, że mi powiedziałeś, aj... Obym tego nie wiedział. Ping, kurwa, pozwoliłem ci w ogóle wstać. 9. Halo, recepcja! Chciałbym pokój zamówić. Zarezerwować. Da radę wejść tam? Nie da rady, dobra. Tyle rzeczy mi się tutaj pałęta, że ja już nie wiem, dobra. Staff only. Zakładam, że i tak będzie mi potrzebny klucz. No dobra, tam nie wejdę. Ping. A to sobie weźmiemy. 201. A weźmiemy sobie w sumie wszystkie. 203. 103. 101. No dobra, gdzie jest 9? Dobra, weźmiemy wszystko. Bo i tak mi to pewnie nie zabiera miejsca. Okej. Tutaj nie ma nic. Tam też. No to mykamy do góry. Co, ja mam czegoś konkretnego szukać? Tak, na pewno pokoju. Pokoju numer 9, no ale... Skąd ja będę wiedział? 103. 101.
czyli 9 będzie na dole, tak czy inaczej. To po co ja na górę wszedłem, to nie wiem. Idziemy na sam dół. Nie wiem, czemu mnie nie rozpoznają. Ale lepiej dla mnie. Aha, z tego względu. No dobra. Czyli mimo wszystko muszę jakoś wyżej iść. Albo 109? Ostatni jest 107. A, no tak, muszę otworzyć. Trochę dziwne to zadanie. Bo niekoniecznie wiem, czego mam szukać. No, no. No dobra, tu już nic nie mamy. W kibelku tym bardziej. Zadanie jak Bonnie Dydyna, znajdź pokój numer 9. Piętro wyżej. Dam radę tędy przejść? Nie dam. Może gdzieś znowu górą jest przejście, tak jak było w poprzednim. Co one tak drżą te? 103 jeszcze nie otworzyłem. I nie otworzę. Sto jeden. O, o. Notatka, no tak. Bo to jest to, co mi było potrzebne. Notatka. Dobra, tu dalej nic. Naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Tu mam wszystko otworzone, tu też mam otworzone. Tu byłem. Winda. I niepotrzebnie pewnie wchodziłem do tamtych pokoi, prawda? Niepotrzebnie. Zwodnicza dziewiątka, oczywiście. Nie.
Myślałem, że coś będzie mówił. Rise. Feel like a boss. To był pokój Raisa. Zapewne schronił się tutaj podczas pierwszych dni zarazy. No dobra, coś jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy? O, kurwa, jaki kadłubek został. Dobra, co my tu ten? Tu jeszcze coś mamy? Nie. Pokój Raisa. No dobrze, pomóż z Tobiasem, czyli wypadamy stąd. Gdzie jest krzyż? Nie. O, tak o. O, tak o. W tamtą stronę. Biegniemy czym prędzej do Tobiasa. Oczywiście znowu w moim stylu. Jedna misja na jeden odcinek będzie. No bez przesady. No ale to takie, wiecie, już końcowe. W sumie mógłbym nagrać jakąś kooperację, tylko jeszcze musiałbym znaleźć kogoś do tego. To by was pewnie bardziej interesowało. Chyba zaznaczmy sobie, gdzie jest ten Tobias. O. Aha, ja to zrobiłem, dobra. Zadania poboczne. Tak, kwestia wiary. No i to wszystko. Dobra. Gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj blisko. Wyzwanie ostateczne. Plakaty. Zrzut. No nie wiem. Tu w zasadzie nic takiego nie zostało. Ścigańcu, to jest znać mieszkanie. Tarik, to jest pierwsze, to jest też pierwsze. Gaz do zapalniczek. To jest wszystko w pierwszym ten. W pierwszym mieście, dobra. Idziemy sobie do wieży. Tam sobie, znaczy do wieży, do tej takiej, wiecie, tej tutaj, nie? Pójdziemy sobie tam i najwyżej pójdziemy na pierwszą mapę do slumsów. I może tam jeszcze będzie z jeden odcinek i to będzie na tyle, jeśli chodzi o... Dobra, pójdziemy inaczej. Skoro gra mi nie pozwala w ten sposób, to ja sobie zrobię to jeszcze inaczej. What the fuck? Dawaj, właśnie. Dobra. I hopsa. Jeżeli gra mi nie pozwala... A jeszcze sprawdźmy, co mi tu w ogóle... Punkt umiejętności, przetrwania, poziom. No nic takiego wielkiego nie ma, no te granaty samoróbki. Bo te pułapki nawet nie są aż takie złe, bo kasa mi i tak niepotrzebna. Dobra, granaty samoróbki, siana lala. Tam jeszcze coś mamy, tutaj mamy tą... Nie, dobra. Tak, wiem, no. Trochę mi to nie wyszło. Okej. Czy ja mogę tam gdzieś na górę wejść? Potrzebujesz nowego sprzętu? Oczywiście, że nie. Albo może i teraz. Od razu sobie zrzut oddamy. Dobra. Slamsy Brekena. Na. Kontynuuj. W ogóle dzisiaj czytam, znaczy dzisiaj, no ja już to wcześniej o wiele nagrałem, ale podobno wychodzi dodatek. No, mam dla ciebie ekstra ofertę. Tak, ty zawsze masz. Co masz takiego ciekawego? Masz sznurek? Nie masz. To jak nie masz sznurka, to spluwa Raisa. Ty nie...
nie jest taka zła ta spluwa, ma 379. Szybko, czekajcie. Celność jest większa, ale szybkostrzelność jest troszkę mniejsza. Dobra, to i tak topu to upania drewno, to samo jak drewno, dobra. Gdzie jest nasz... Ty co taki smutny? Nic się nie dzieje. Dostarczmy zrzut. 63 tysiące expa to nam daje. Czy on nam coś daje? No oczywiście jakieś pierdółki, które weźmiemy. Tego nie bierzemy. Oto i on, najlepszy biegacz w strefie. Mhm. That's me, daddy. Dobra. Gdzie tu my mamy zadanie jakieś? W cholerę daleko. Same już, kurde, wyzwania zostały, a wyzwaniami wam nie chcę... O, tu jest jeszcze coś. Ludzie Rajsa, udaj się na osiedle. Czy my zdążymy? Dom z unoszącym się czerwonym dymem. Zdążymy? Może zdążymy, dobra. Jak nie, to najwyżej. Bo nie chcę tego w nocy robić. Albo dobra, zrobię to ogólnie w nocy, w dzień. To sobie pójdziemy tamtędy. Bo nie chcemy go spotkać. Odejdź, nie wolno zaczepiać dużych. Zioło zawsze ok. Czekajcie jakoś, żeby to sobie ominąć. Tu są te wszystkie pułapki, które mogę aktywować. Szkoda, że mi nie pokazało... A, dobra, to może ja sobie zaznaczę to zadanie. A, nie, dobra. Nawet nie mam jak zaznaczyć, więc oleję tą. Po prostu będziemy sobie... A. 1400 expa. No nie jest to jakoś zawrotna ilość, ale ja zawsze powtarzam, no Boże, co on się tak zmęczył? Ja zawsze powtarzam, że każdy exp dodatkowy to jest fajny level. A level obecnie mam 19, jeśli chodzi o walkę chyba, zwinność 15. Tak, pierdółki, dobra, już widzę ten czerwony dym. Wreszcie. Już się martwiłem, że nie przyjdziesz. Jak dalej będziesz dymił na czerwono, będziesz miał nieproszonych gości. Tylko czerwone mi zostało. Tak czy siak, jesteś, więc zadziałało. Daj tę kopertę Azizowi na bazarze. Powiedz, że to od Ryana. Czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Śniadanie mistrzów. Mhm. Dobrze, czyli gdzie teraz muszę podejść? Zadania. Lena, tu Crane, masz chwilę? Crane, tu Aman. Lena jest zajęta, jak mogę pomóc? Ktoś właśnie dał mi listę zakupów, na której są czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Ten ktoś dał ci przepis na przygotowanie szlamu. To takie cholerstwo, które biorą ludzie Raisa, żeby nie spać wiele dni z rzędu. Przemieńce są bardziej rozsądne od kolesi naćpanych tym syfem. Może powinienem załatwić tego gościa na dobre. Właściwie to mocno nam zależy na azotanie fenylu. Służy do dezynfekcji, a nam się całkiem skończył. Mam więc czyli? Odebrać jego zamówienie? Jak najbardziej. A potem znajdź mnie w wieży. Mam pomysł, jakby można mocno pomieszać im szyki. O, i tu chyba są już brakujące zadania. Dobra, te aby śledzić.
Idziemy sobie, to zrobimy. Zrobimy taki troszkę dłuższy odcinek znowu, jak ze starych dobrych czasów. Chociaż wiem, że wy jako widzowie no nie lubicie takich mega krótkich odcinków. Mimo że i tak, no nie oszukujmy się, najlepiej jest robić tak, jak robią zachodni youtuberzy. Jeżeli ktoś się statystykami przejmuje, tak? Albo nawet może też po trochu chodzi o pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobi się 15-minutowy filmik, większość osób raczej jest poświęcić w stanie 15 minut. Zawsze ogląda się za siebie. Tutaj. Nie, to jest handel, to nie on. Aziz jest. Ty jesteś Aziz? Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie? Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. U Ryana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam, a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w Haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Biały chyba, tylko to pamiętam, biały wóz. To naprawdę chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. Oho, kolejne zadanie. I bardzo dobrze. Dobra, sprawdźmy, gdzie muszę iść. Samochód kuriera. Dobra, idziemy po kolei tędy. Nigdzie nam się nie spieszy. I też w sumie nie. Przejdźmy tędy. To już takie końcowe chwile eksploracji Haranu. Swego czasu ja wam tam powiedziałem, że na moim vlogu, pierwszym zresztą, tędy będzie, czy nie będzie? Gdzie ja jestem? Gdzieś, gdzie na pewno nie ma kuriera. Na bank nie ma, więc idziemy stąd sobie do tego drugiego. Kurwa. To przejdźmy do następnego. No, swego czasu powiedziałem, że wezmę wam Assassin's Creed'a, nagram. Już się w sumie nie mogę go doczekać. Nie oszukujmy się, ale tak jak wspomniałem, ja uwielbiam te klimaty takie. O, plujek. O kurwa. Co to było? Metrów. Dobra, przejdźmy tam dalej. Zastrzelmy go. No nie powiem, fajny. Ale dalej nie wiem, który to jest samochód kuriera. Dobra. Nieważne. Odejdź.
Może mimo wszystko to jest tamte? Nienawidzę właśnie takich momentów, jak nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Niby zadanie jest proste, bo... Tędy? No nie przejdę. Tędy też raczej nie przejdę. Buźwa, teraz mnie będą blokować. Tak właśnie. Koń się. Umyj się najpierw, to pomyślimy o całowaniu się. Kurde, zielona otoczka, jak w bajce się rozprzestrzenia ten... Tu gdzieś musi być po prostu wejście, gdzieś i tyle. Dobra, wiem, że to boli, ale wstawaj. No. Tutaj raczej nie przejdzie to. Tak, tutaj już byłem i tutaj nie ma nic takiego ciekawego. Może to któryś z tych płonących? Kochani, no po prostu zaraz mnie szlak jasny trafi, nie? Azotanów enelwy. Biały. Dobra, czyli szukamy białego auta, tak? To nie to. A się wkurzę, jak to będzie tamten, co tak... I tak, i to chyba tak będzie. Nie, po prostu widocznie jestem za mało ogarnięty. No cóż. Ostatni raz pójdziemy do tamtego. Tego i podejrzewam, że już mamy zadanie zrobione. Tu mam wszystkie przeszukane, tak? Ja ptole, no! Apteczka.
jeszcze ten. Aman, chyba jest. Mam ten azotan fenylu. Fantastycznie, przynieś go. W końcu. Tak lamić. To jest bania mała. Ale to tylko ja tak potrafię. I w sumie dobrze mi z tym. Nigdy, jedynie, o, tak powiem wam odnośnie gry, odnośnie sposobu gry. Zawsze zazdrościłem tylko tym osobom, które są mega zajebiste w strzelanki. W sensie, no dobra, pomijam, ja kamperem na pewno nie jestem, bo ja się ruszam i nie stoję w jednym miejscu. Ale zawsze mnie, znaczy mi imponowało, jeżeli człowiek wchodzi do takiej gry, pach, 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 3 sekundy, kuźwa, już mnie nie ma, nie? Albo 4 osoby, idziemy w 4 osoby. Gdzieś tam do... O, jakiś ten mnie goni, viral. Gdzieś idziemy na jakąś rozróbę. No, odejdź! Wpada jeden ziomek i rozpierdziela tych 4, nie? Pomijam, pierwsza sprawa to sprawa sprzętu, tak? To jest na pewno, ale druga sprawa... To jednak trzeba mieć skilla. Jak ja oglądam, jak inni youtuberzy na przykład w strzelanki grają, to to jest o Jezu. Zabiłbym za bilet stąd. Kto? Tu nic nie ma. Wjedźmy windą. Nie pamiętam, który to jest Aman. Tam jakieś zadanie na pewno będzie. Czekajcie, te, no, tu coś mam. Ale czy ja tam mogę wejść? No nie, nie mogę w sumie. Albo to jest piętro wyżej. A ja po prostu nie widzę. Dobra. Ratujesz życia. Ryan będzie miał inne zdanie, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diawolon. Środek nasenny. Niech nagotuje cały gar z tym w środku. To pośle zbirów Raisa do Krainy Snów. Rais nie będzie zachwycony. Pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinujesz, Aman. Jest wredny, to na pewno. Dobra, zanieś pakunek Ryanowi. Nie, nie będę już tego robił, kochanie. Albo dobra, zrobisz. A, niech będzie. Długi odcinek to długi odcinek. Daleko chociaż muszę iść do Amana. No kawałek jest. W ogóle po co mi ta latarka tutaj, to ja nie wiem. W miarę szybko powinno nam to pójść. Jako że bieganie już mamy obcykane. Tak, swoją drogą, co myślicie o tym, że Rockstar kolejny raz przesunął premierę GTA, co? Nie powinno być czasem tak, że jeżeli on... Znaczy dobra, ja rozumiem, że pewne rzeczy mogą wyniknąć wraz z niepowodzeniami, które oni tam mają, ale Rockstar jest na tyle, moim zdaniem, porządną firmą i już doświadczoną, że nie powinni mieć chyba problemu, jeśli chodzi o stworzenie gry takiej w miarę zoptymalizowanej i w miarę, cóż, dobrej fabularnie. Fabułę, no, nie oszukujmy się, będzie ta sama co na konsolach. Więc nie wiem w ogóle, dlaczego oni mają aż takie problemy. Słyszałem jeden mądry bardzo komentarz, że może to być po prostu zwykły zabieg marketingowy, mający na celu obniżenie wpływów dla Wiedźmina Trójki,
Chociażby z tego względu, że jeżeli ktoś kupi grę za 150 zł w jednym dniu, to nie kupi jej za miesiąc znowu, tak? Czy bardziej tu taki kwestia, nie wiem, ludzi, którzy może sami się nie utrzymują, czy coś. Zabij zbójów. Dobra, no to bawimy się. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Przeładuj. Dobra, padli. Jeszcze tu jeden jakiś fagas jest. Który walczy z zombiakami. Mogłem to oczywiście inaczej. Z Ryanem, czyli tu. Ryan, to ja, mam twój towar, otwieraj! Dzięki, właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylu w Haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary, nie sądzę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie z tym dymem czarnym. Tak więc dzięki za wspólnie spędzony czas, bo zakończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o ocenieniu filmu, skomentowaniu bądź subskrypcji, jeżeli chcecie więcej. No i co? No i pozdrawiam was serdecznie, moi kochani. Szewer, hej, hej.